Okazało się, że nasza impreza ma ponad 190 wystawców. Jesteśmy w tej chwili, w tym roku jak widzę, największą imprezą branżową, czyli imprezą dla warzywników i sadowników w naszym kraju. Bardzo, bardzo wszystkim wystawcom dziękuję za chęć współpracy z nami, za zgłoszenie się na nasze targi. Chciałam powiedzieć przy okazji, że nasze targi objęły patronatem największe, najważniejsze stowarzyszenia branżowe w naszym kraju, a więc Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, Stowarzyszenie Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami. Bardzo, bardzo dziękuję. Honorowym patronem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Chciałam bardzo serdecznie powitać w naszym gronie odwiedzających nas gości. Między innymi zechciał nas tutaj odwiedzić pan Leszek Przybytniak, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich. Witamy. Bardzo nam miło. Chciałam również zaprosić na scenę i podziękować za współpracę naszym patronom, czyli bardzo proszę panią Agnieszkę Egbę z firmy Timag Agro tutaj do mnie. Proszę. Można tędy przejść, jakby było za wysoko. Pana Adama Seligę z firmy AMG Landini. I pana Tomasza Badziana z firmy Kutilen. Oddaję wam mikrofon na parę sekund. Pani Agnieszko. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ogromny zaszczyt i honor towarzyszy dzisiaj mojemu wystąpieniu, ponieważ jeżeli mowa o zaszczycie, to mówię o firmie Timag Agro, która może być patronem tegorocznej edycji. Jeżeli mam na myśli honor, to mój osobisty, ponieważ mogę uczestniczyć w tym oficjalnym otwarciu targów największych w Polsce. Proszę państwa, aktualnie Polska jest największym producentem na świecie owoców i warzyw. I cieszę się bardzo, że mamy tutaj tak licznych wystawców i możemy wspólnie pokazać nową technologię, nowe trendy właśnie w tej branży. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień i jutrzejszy, to chciałabym państwa w imieniu firmy Timag Agro zaprosić do udziału w loterii. W loterii, w której ufundowaliśmy nagrodę główną, i to jest właśnie to auto, samochód terenowy Jeep Wrangler. Myślę, że każdy będzie mógł się przymierzyć i sprawdzić, czy pasuje do garażu, czy pasuje do własnego gospodarstwa i czy można go wykorzystać w normalnym użytkowaniu. Także zachęcam jak najbardziej do skorzystania z udziału w tej loterii. Jest wiele jeszcze innych nagród oprócz tej nagrody głównej. Także mam nadzieję, że jesteście państwo gotowi, żeby odwiedzić nas na naszym stoisku E4 w hali numer 1. Wtedy będziemy mogli przedstawić więcej szczegółów. Są również rozpropagowane tutaj ulotki, w których szczegóły loterii są również opisane. Jeżeli chodzi o kolejną loterię, która będzie w dniu dzisiejszym i jutrzejszym, jest to owocna loteria TSW, jak potocznie nazywamy, 2014. Timag Agro jest również fundatorem nagród. Mówimy tutaj o nagrodach nawozach płynnych, także zachęcamy również do udziału. Ale żeby nie było, że targi to tylko loterie, to chciałabym również powiedzieć, że jest coś właściwie najważniejsze w tym wszystkim, czyli forum grup producenckich owoców i warzyw oraz szereg konferencji. Szereg konferencji, na których Timag Agro również przygotował kilka wykładów i tu mowa o odżywianiu sadów jabłoniowych, warzyw i truskawek z zastosowaniem nawozów płynnych z substancjami biostymulującymi, na które serdecznie zapraszam. A podsumowując, to chciałabym życzyć wszystkim wystawiającym się
satysfakcjonujących prezentacji, a odwiedzającym owocnych rozmów i spotkań. Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. Ja Państwa chciałem też tutaj powitać na tych targach. Chciałem Państwa zaprosić do zwiedzenia, do obejrzenia, do korzystania z dobrych warunków lokalowych, do takich, żebyśmy mogli spokojnie prowadzić rozmowy handlowe, co się nieczęsto zdarza. Nie będę przedłużał, zapraszam, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie i firma Kutilen, zapraszam. Dzień dobry, Tomasz Badzian, Saint-Gobain Kutilen. Zapraszam Państwa serdecznie, szczególnie na tę część, która dotyczy produkcji pod osłonami szklarniowymi. To jest nowe, ale rozwijające się na targach dynamicznie. I na wykłady, których liderujemy na temat nowe technologie w uprawach szklarniowych. Dziękuję bardzo. Bardzo Państwu dziękuję serdecznie. Prosimy o brawa. Dziękuję. Chciałam powiedzieć, że nasze targi po raz pierwszy, na naszych targach po raz pierwszy zostanie przyznana nagroda imienia profesora Szczepana Pieniążka dla najbardziej innowacyjnego produktu zgłoszonego przez wystawców. Za chwilę ogłoszenie wyników, a przedtem krótki film nagrany dla nas specjalnie, czy dla Was specjalnie przez córkę pana profesora. Szanowni Państwo, na wstępie chciałam serdecznie podziękować wydawnictwu OIKOS za pamięć o moim ojcu, profesorze Szczepanie Pieniążku. Myślę, że mój ojciec, który większość swojej działalności naukowej poświęcił unowocześnieniu polskiego sadownictwa, byłby dumny z faktu, że nagroda za innowacyjność w polskim ogrodnictwie będzie nosić jego imię. Jak mnie zapewnił pomysłodawca i organizator nagrody, będzie ona promowała nowoczesne, innowacyjne i przyjazne dla środowiska rozwiązania. Głęboko wierzę, że ustanowienie tej nagrody będzie jednym z elementów stymulujących rozwój polskiego ogrodnictwa, które już teraz osiągnęło wysoki światowy poziom. Serdecznie gratuluję tegorocznym i przyszłym laureatom nagrody i życzę dalszych sukcesów w dziedzinie, której mój ojciec poświęcił większość swojej pracy zawodowej. Pozostaje mi teraz zaprosić pana profesora Franciszka Adamickiego o ogłoszenie wyników. Dzień dobry Państwu. Chciałbym przeczytać protokół z posiedzenia kapituły Nagrody imieniem profesora Szczepana Aleksandra Pieniążka, które odbyło się spotkanie 17 lutego 2014 roku w Skierniewicach w siedzibie Instytutu Ogrodnictwa. Kapituła nagrody obradowała w składzie: Franciszek Adamicki, dr Grzegorz Doruchowski, dr Adam Ekielski, dr Witold Bobuta, Adam Fura, Mariusz Podymniak i Jacek Chutka. Członkowie kapituły wybrali jednogłośnie na przewodniczącego kapituły mnie. Tak to było. Podczas obrad przeanalizowano 14 zgłoszeń do nagrody, które zostały zgłoszone przez 12 firm. Wszystkie zgłoszenia zostały nadesłane w terminie i spełniały wymagania formalne do uzyskania nagrody. Po burzliwej dyskusji nagrodzono następujące produkty. Nagroda tutaj stoi. Oczywiście czytam w kolejności, ale to nie znaczy, że to jest pierwsza nagroda czy druga. Trzy produkty zostały nagrodzone. Pierwsza, prasa zbierająca rolująca do ściętych gałęzi drzew owocowych firmy Agroenergia z Komorowa. Gratuluję. Poprosimy przedstawiciela. Że taka młoda firma wygrywa, naprawdę. Serdecznie gratuluję. Oczywiście, dziękuję bardzo. Zapraszam na stoisko A11 do obejrzenia filmiku o maszynie. No i cóż, nie będę przedłużał. Dziękuję.
Gratulujemy bardzo. Wydaje mi się, że rzeczywiście taka prasa będzie przydatna dla polskich sadowników. Drugie urządzenie, które uzyskało nagrodę, to jest urządzenie do zbierania wiśni Gacek, firma Jagoda ze Skierniewic. Niezmiernie mi miło, dlatego że Instytut Ogrodnictwa też Skierniewica. Serdecznie zapraszam przedstawiciele firmy Jagoda. Jest nam bardzo miło, jesteśmy zaskoczeni, ale jeszcze bardziej zadowoleni. Jesteśmy ze Skierniewic, kultywujemy to, co tworzy Instytut, staramy się coś swojego jeszcze dołożyć. Staramy się każdego roku wnosić coś tam nowego do naszych maszyn, czy jakieś renowacje, czy tworzyć nowe maszyny i myślę, że nie zawiedziemy. Zapraszamy do nas. Gratulujemy, dziękujemy bardzo. I trzecia nagroda to jest Wiflo Cal S. Płynny koncentrat nawozowy firmy Agrosimex, spółka z Golion. Gratuluję i poproszę przedstawiciele firmy Agrosimex. Państwa. Proszę Państwa, szalenie jest nam miło, że kapituła imienia pana profesora Pieniążka doceniła nasz produkt. Proszę Państwa, pan profesor Pieniążek w spuściźnie po swojej pracy zostawił fantastyczne sady dla nas, dla Polaków i dla całej Europy. I mam nadzieję, że ten duch pana profesora Pieniążka, który chodzi, zwiedza, sprawdza, jak te sady wyglądają, podpowiedział kapitule i spowodował to, że innowacyjność, technika, technologia wygra i będziemy tworzyli naprawdę rewelacyjne produkty, jeżeli chodzi o to, żeby polskie jabłko było symbolem naszego rolnictwa, sadownictwa i starania ludzi, którzy wchodzą w najnowsze technologie. My jesteśmy firmą z Lublina, nazywamy się Vetagro, stworzyliśmy ten produkt. Stworzyliśmy technologię na tyle innowacyjną, że chyba pierwsi w Europie nanocząstki srebra potraktowaliśmy jako suplement diety. Jest to technologia, która umożliwia naprawdę w sposób bardzo ekologiczny wyprodukowanie bardzo dobrej jakości owoców, nie tylko jabłek. Także serdecznie dziękuję za to wyróżnienie. Zapraszam na stoisko Agrosimexu, który jest naszym głównym dystrybutorem i naprawdę zapraszam wszystkich sadowników po to do współpracy, po to, żeby ta nagroda i symbol pana profesora Pieniążka był taką sztafetą, jak gdyby dającą nam szansę wygrać wszystkie rynki Europy. Dziękuję. Dziękuję bardzo za... Z tego, co pan powiedział, rzeczywiście kapituła dosyć szczegółowo przeglądała wszystkie zgłoszenie, czyli wybraliśmy ten produkt, który zasługiwał na to. I kapituła nagrody postanowiła przyznać dodatkowo jedno wyróżnienie za produkt pod tytułem Nawóz Dolistny Nano Active firmy Chemirol, spółka z Mogilna. Poproszę bardzo przedstawiciela firmy do odebrania wyróżnienia. Dziękuję bardzo za takie zaszczytne tutaj nagrodzenie naszej firmy, naszego produktu. Sam osobiście
jestem zaskoczony bardzo miłym tutaj naszym przyjęciem. I tak jak chciałem, jak poprzednicy, chciałem zaprosić wszystkich na nasze stoisko tutaj zaraz z boku, C3, w hali numer 3 dokładnie, gdzie będzie można i dowiedzieć się troszkę o NanoActive, o tym nanotechnologicznym nawozie, jak i o maszynach, które wystawiamy, czyli opryskiwacze, ładowarki, sekatory, wszystko praktycznie, co jest potrzebne dla sadowników. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, gratulujemy. Zapraszamy teraz na 5 minut dla fotoreporterów wszystkie nagrodzone osoby. Zapraszamy.